Związek Śląskich Rolników zorganizował podróż studyjną do Niemiec. Wzięło w niej udział ponad 50 gospodarzy. Śląscy rolnicy zwiedzili jedną z największych niemieckich fabryk kombajnów i traktorów. Mamy te pierwsze maszyny od firmy Klas. Jak będziemy wracać później z fabryki, zobaczymy razem ten muzeum. Rolnicy w Dolnej Saksonii odwiedzili gospodarstwa hodowlane. Jego właściciel produkuje ponad 1 200 000 litrów mleka i nie obawia się zniesienia kwotowania, czyli limitowania produkcji w Unii Europejskiej. 170 milchkühe und 170 nachzucht. Mam 170 krów mlecznych i tyle samo jałówek i cieląt. Mam 400 hektarów ziemi, uprawiam 100 hektarów ziemniaków, 150 hektarów zboża oraz kukurydzę i buraki cukrowe. Pasze dla bydła produkujemy w naszym gospodarstwie. To gospodarstwo rodzinne. Zatrudniam kilka osób na stałe, także z Polski, szefa gospodarstwa. Zniesienie kwot niewiele zmieni. Duże gospodarstwa się wzmocnią. Może z hodowli zrezygnuje kilku małych producentów mleka. No, u nas jest trochę inaczej, bo ten cały sanepid i te wszystkie służby związane z ochroną dobrej żywności jest trochę inaczej jak u nas. Tu jest tak, no jest to wszystko w dobrym stanie, ale u nas są wymogi większe. Mamy to samo, nie ma różnicy, po prostu nas nic nie dzieli. Jak przejedziemy, to taka mowa niemiecka trochę nas dzieli i to jest wszystko. Tu bierze praktykantów i im pomagają. Jak dowiedziałem się, że żona rano zajmuje się dziećmi, a wieczorem idzie do doju. Co ciekawe, w tym gospodarstwie wykorzystuje się także dachy i solary do produkcji energii elektrycznej ze słońca. To gospodarzowi się opłaca. Taka instalacja pracuje 12 lat, a zwraca się po 8. Sytuację niemieckiego rolnictwa śląskim gospodarzom przedstawił doradca z Izby Rolniczej w Dolnej Saksonii. W naszym landzie rolnictwo koncentruje się na uprawie zbóż, ziemniaków, szparagów, buraków cukrowych oraz hodowli bydła. Jest kilkaset dużych gospodarstw hodowlanych. W Dolnej Saksonii rolnictwo i przemysł spożywczy odgrywają znaczną rolę. Uzyskując rocznie ponad 21 miliardów euro obrotu i zatrudniając ponad 81 tysięcy osób. Po przemyśle motoryzacyjnym to najważniejsza dziedzina gospodarki naszego landu. W Dolnej Saksonii rolnicy sami w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej sprzedają produkty w zagrodzie. Ten system się rozwija przede wszystkim dlatego, że niemieckie przepisy ułatwiają rolnikom prowadzenie takiej działalności gospodarczej. Nasze gospodarstwo ma 25 hektarów sadów i kilkanaście hektarów różnych warzyw. W zasadzie tu w okolicy jesteśmy jedyni. Mamy własną chłodnię i sami sprzedajemy nasze produkty. Służby sanitarno-weterynaryjne nam nie przeszkadzają, a często pomagają rozwiązać problemy. Na razie nie odczuwamy rosyjskiego embarga. Ceny są takie jak dotychczas, mimo dobrego w tym roku urodzaju w sadach. Może odczujemy to w przyszłym roku, ale na razie nie wpadamy w panikę. Rolnicy odwiedzili także największe w świecie targi hodowli zwierząt EuroTIR, które odbyły się w Hanowerze. Na pewno nie mamy się czego wstydzić. Targi te pokazują na pewno wszystkie nowinki, wszystkie ciekawostki. Postęp również w tej branży jest tak duży, a na pewno te targi akurat są to jedne z największych na świecie. Są tutaj same nowości, jak również nasza firma prezentuje nowości, które tak naprawdę do seryjnej produkcji wejdą za kilka lat. Dla śląskich rolników była to udana podróż studyjna. Być może w naszym kraju uchwalona zostanie ustawa o sprzedaży bezpośredniej i takie rozwiązania jak w Niemczech będą możliwe także w Polsce.